Witajcie. Spotkamy się ponownie. A, zegarek. Jak zwykle. Spotykamy się ponownie. Dzisiaj dalszy etap tych moich ud z jeleniny. Tym razem się nie pomyliłem. Dzisiaj zmyję przyprawy pod prysznicem i dam uda do wędzarni. Osuszę. Zrobię wędzenie na zimno znowu 4 godziny ostatni raz. Wrócą do lodówki i jutro spryskam kulturami bakterii odpowiednimi z zewnątrz, żeby obeszły białym. I tak będą dochodziły miesiąc, dwa miesiące. I potem zobaczymy, co nam z tego wyszło. Taki jest plan. Uda, jak zaczynałem, ważyły 4700. Zobaczymy, ile ważą teraz. Zobaczmy, ile straciły. 3840 ważą, czyli około kilograma straciły na wadze. Podobna waga to jest 3895, a tu jest 3840. 3840, tak to bierze i wygląda. Więc idę je zaraz obmyć, osuszam i będę wędził. Już Wam nie będę przebijał chyba przebitek. Być może zrobię z jedną, jak wyglądają wędzarni bez przypraw. I to w sumie tyle. Takie krótkie nagranie z dalszego etapu. Trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że tu wszystko będzie w porządku. Lodówka się sprawdza jako dojrzewalnia. To tyle. Trzymajcie się. Włożyłem uda do wędzarni, obmyłem, jak widzicie, zrób zbliżenie na uda. Wyglądają tak. Teraz będę je osuszał, aż będą suche i potem puszczę dym na zimno. Tu mi woda kapie do tej tacki, tutaj celowo jest ustawione 30 stopni. Wędzarni do osuszania. To tyle. Zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja w wędzarni, bo osuszam te moje nogi z jelenia. O, one wyglądają tak teraz. One już obeschły. Zobaczmy. Tak są. Są suche, nie wiem, czy będzie widać. Są już wygrzane. O, więc będę puszczał dym. I to jest ostatnie ich wędzenie na zimno. I zostaną sikane najprawdopodobniej bakteriami. I będą wylądują w dojrzewalni, którą mam zrobione z lodówki przemysłowej. Lodówka spisuje się świetnie. Trzyma 78-80% wilgotności. O, już nam tu się ładnie dymi. Nogi się nam ładnie dymią. Otwierałem to, trochę będzie słabo widać tutaj. A, kula tu jedem. A tutaj moje oczko wodne. O. A
A tam widać śledzie. Zapraszam Was do odwiedzenia kanału Bill's Food. Kanał prowadzi Dave od nas z grupy. Bardzo fajne nagrania. Bardzo fajne nagranie, jak przygotował łososia do wędzenia. Także kanał będzie się rozwijał. Także mam nadzieję, że tych nagrań będzie więcej i że znajdziecie tam dużo, dużo treści. I że też Dave będzie nagrywał nagrania do nas na grupę, na kanał Wędzenie Bratstwo UK. Także zapraszam Was na jego kanał. Witam Was. Chciałem Was zachęcić do odwiedzenia kanału Piotra Wędka z Cornwalli. Bardzo fajne nagrania, nie tylko o wędzeniu. Nagrał również filmik, jak zbudować podobną wędzarnię. Zapraszam Was serdecznie na jego kanał. Możecie go znaleźć na grupie Wędzarnicze Bractwo UK i być może zagości również na naszym kanale na YouTube. Trzymajcie się. Zapraszam Was do odwiedzenia sklepu Dot Eat At Home. Jako członkowie grupy Wędzarnicze Bractwo UK macie rabat 5%. Zachęcam Was tam do zakupów. Sklep jest dosyć bogato wyposażony w artykuły do spiżarni, słoiki, butelki, puszki, zamykarki do puszek, sól peklować, czyli macie od pieczenia chleba, od spiżarni, od weków, robienie wina, robienie piwa, robienie serów, no wszystko, co sobie tak możecie wyobrazić, co byście chcieli zrobić w domu, nie wiem, własne piwo, własne wino, własne destylaty jakieś inne, ser, chleb, czy uwędzić wędliny, wszystko tam znajdziecie, przynajmniej większość rzeczy tam znajdziecie. Wysyłka na terenie UK to jest chyba w 48 godzin. Także nie ma problemu. Do mnie idzie trochę dłużej, no ale ja Irlandia Północna. Zapraszam Was serdecznie do skorzystania z oferty sklepu. Ja na przykład wybierając kupno na eBayu wolę kupić u nich, bo wspieram naszą społeczność. Tak to przynajmniej wygląda z mojej perspektywy. I pamiętajcie, macie 5% rabatu do normalnej ceny. Trzymajcie się ciepło.